przypadki miłosne. Anna Skoczek, Wioletta Nowacka. Cześć. Cześć. Cześć Wiolu. Cześć Aniu. Wiolu. Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o wieku. Tak, o różnicach wieku w parach. Kilka razy chyba gdzieś to się przewinęło w trakcie tych naszych odcinków wcześniejszych. Właśnie ten temat, taki poruszana kwestia różnicy wieku w związkach. Chciałabym Ciebie dzisiaj spytać o taką konstelację, bo jest ich kilka, ale żebyśmy zaczęły od różnicy wieku starszy mężczyzna, młodsza laska. Tak, i żeby na początku jeszcze uściślić, kiedy możemy o generalizacjach mówić, że ta różnica jest co najmniej 20 lat. Że wtedy można mówić o jakichś prawidłowościach, jeśli ta różnica jest taka istotna, jak to jedno pokolenie mniej. Mhm. Czyli że kobieta jest tak około 20 lat młodsza. Czyli że kobieta mogłaby być córką tego mężczyzny. Czyli a taka różnica właśnie 10-letnia w związku. Rodzi więcej przypuszczeń, że to będzie jakby bardziej prawidłowe albo bardziej harmonijne. 10 lat to jest tak całkiem okej. Okay. Też mówi się, że mężczyźni później dojrzewają emocjonalnie. Czy taka różnica w związku, że mężczyzna jest starszy od kobiety o jakąś taką, powiedzmy, do tych 10 lat. Tak, to wyrównuje. Tą emocjonalną dojrzałość. Tak, można też to powiedzieć, że to jest jakby się, te różnice jeszcze nie są takie istotne, jak mężczyzna jest starszy 10 lat. Czyli będzie mniej znaczących plusów i mniej znaczących minusów, jeśli mówimy o tych 10 lat. A te duże różnice się zaczynają 20+. No dobrze, no to teraz mamy taki związek, jest mężczyzna, powiedzmy lat 40, no i wiąże się z kobietą lat 20. Co tu się dzieje? Zazwyczaj on tak robi, ponieważ rozstał się właśnie na przykład ze swoją żoną, która mogła być równolatką i nałożyło mu się to na kryzys, co nazwijmy to wieku średniego. O którym mówiłyśmy. Tak, że on nagle jakby zapragnął jakichś zupełnie nowych doświadczeń, bo stare schematy mu jakby nie wyszły. Bierze sobie coś zupełnie odwrotnego. No i zazwyczaj chce sobie czymś to powetować, tak? Czyli powetować sobie jakieś tam straty czy niedostatki, których się nie dorobił. No i ta kobieta, taka 20-latka, może na przykład mu się wszczelić w taką niezaspokojoną potrzebę jakiegoś uznania albo prestiżu, bo w świecie męskim to trochę działa, jakby upolował taką cenną zdobycz. A to powiedzmy, w tym momencie ta dziewczyna jest trochę ofiarą jego... No wiesz, ona na pewno nigdy nie jest ofiarą na tyle, jeśli ona też bierze udział w tym, że ona go sobie wybrała. Bo ona ma swoje powody, on ma swoje powody. Wiesz, młoda kobieta bierze z innych powodów sobie starszego mężczyznę niż mężczyzna starszy młodą kobietę. I teraz jesteśmy u niego, że on to na przykład może sobie zrobić po to, żeby sobie coś powetować. A to poczucie właśnie męskości, a to, że nie wiem, udało mu się zdobyć coś tak w cudzysłowie w świecie męskim cennego i rzadkiego, bo to tak zazwyczaj brane jest, że uznawane jest, że mu się coś udało, nie? Że młoda kobieta, o, to tak jest uznaniem, nie? Taka młódka go chciała, a jeszcze jest atrakcyjna, dajmy na to, a to mężczyźni zazdroszczą, nie? A i tak można dalej. Można się pochwalić nią w gronie kolegów. Tak, pochwalić właśnie w gronie kolegów. Taka trochę zdobycz, która potwierdza jego samczość. Że oni tam tkwią z tymi żonami po 20 lat i one tam im bręczą w domu. I starzeją się, nie? Tak, starzeją się, on ma teraz taką młodą, pełną energii, śliczną, niemarudzącą na nic. Niemarudzącą, bo one zazwyczaj nie marudzą, te młódki, bo one go biorą z innego powodu. One chcą mieć na przykład opiekuna, chcą mieć stabilizację i wtedy ona jest taka dla niego atrakcyjna, bo dostępna seksualnie, ładna i jeszcze nie narzekająca. Na początku tak jest, nie? No i dla niego to się wydaje, że Pana Boga za nogi złapał. No i tak to jest. A poza tym on wtedy zaczyna się jakby stroszyć piórka i mieć taką energię dużą na to, żeby jeszcze coś z siebie dawać. Czyli on bywa taka młoda kobieta dla niego jakby inspiracją, żeby a to ćwiczyć, a to zarabiać więcej pieniędzy, jeszcze żeby się wziąć tam za biznes albo za co. Bo on trochę tak myśli, że jak taką młódkę wziął, to teraz musi co on musi? On musi jakby zasłużyć na to, żeby ona przy nim była. I go to trochę zaczyna tak podświadomie zacząć jakby stresować, bo z jednej strony on jest zadowolony, że takie coś ma, ale myśli, on trochę jest ciągle takim... Musiku. Tak, żeby dawać radę. I za jakiś czas, jak on jest taką kobietą, a ona zaczyna wymagać, bo młotki jak biorą sobie takich starszych, to one są często po to, żeby on zaspokajał różne ich potrzeby, w tym, że ekonomiczne. I to się zaczyna tak nawarstwiać, że on zaczyna jakby pracować coraz więcej albo starać się coraz bardziej, no bo on się starzeje, ona młotka, to więc on i musi, wiesz, te siłownie i te pieniądze i to wszystko. I kogo to zaczyna trochę męczyć i stresować, że on tak ciągle musi to jej donosić, nie? I to za jakiś czas zaczyna być dla niego męczące i wypalające. A poza tym, wiesz, ona też wymaga trochę, zaczyna, bo ona jest, wiesz, w tej takiej fazie, że ona seks, wiesz, atrakcyjna, no to on też musi w tym seksie tak dawać radę.
No i za jakiś czas ona już nie jest z niego taka zadowolona, bo wiesz, oczy się jej też otwierają, że zazwyczaj atrakcyjni dla takich nastolatek są bardziej jej rówieśnicy. No a on się jednak starzeje i w tym seksie nie jest wcale tak wydolny, bo ta różnica wieku w tym wieku jakby odkrywają te różnice hormonalne, że to wcale nie jest wiek do pasowania 20-latka z 40-latkiem, jeśli chodzi o standardowy poziom hormonów. I że te związki są na krótką metę. 3 lata, 5 lat i zaczyna to tracić trochę na tym seksapilu. Też tak, takie mam wrażenie, że różna energia życiowa, że ta kobieta jednak tak. W wieku 20 plus chciałaby tu pójść na imprezę, tu tak. Potańczyć, tu w piątek tu coś szalonego zbliża. Zrobić, tak, wiesz. Jedźmy na wakacje, szalejmy tak. Do piątej nad ranem, tak. A jemu może już tak nie zawsze nie chce się. Nie? Tak. I wiesz, to nie, inny poziom też, jak mówisz, tej energii, inne wartości, bo jemu te szaleństwo wcale tak nie są w głowie. On już się wyszalał. Wiesz, trochę nadrabiał dla niej, ale też się zmęczy. A poza tym, wiesz, za jakiś czas się okazuje, że od tej kobiety nie płynie wsparcie, a jednak związki są po wsparcie. Więc to trochę jest jakby na szpanie takim idzie, ale wsparcie nie płynie od młódki do starszego mężczyzny. A te żony, które, wiesz, on tam rzucił, to często były wspierające. Tylko taki facetowi, jak się przy wieku średnim przewróci w głowie, to często rzuca tą starą swoją żonę, bo coś tam ona za dużo może od niego chce, ale tak naprawdę dawała mu to wsparcie. Mężczyzna bardzo jest zasilany tym wsparciem żeńskim, a młódka nie umie tego robić. Mówimy ona jest o wsparciu, czyli o czym na przykład? On na przykład takim, dojrzała kobieta daje takie przekonanie mężczyźnie, taka żona, że on jest ważny, że może na nią liczyć, że wiesz, się dzielą, wymieniają doświadczeniami. On się czuje też, że ma przyjaciela. Taka młódka nie jest ani wsparciem, ani przyjaciółką. Ona nie ma mądrości życiowej kobiecej. Ona chce tak naprawdę dostawać od niego. Ona on może jest też takim... nie rozumieć wielu problemów. Tak, nie? Tak. Nie rozumie, bo nie doszła do tego momentu życia. Dlatego ani przyjaciółką, ani wspierającą nie będzie. Ona chce otrzymywać i opiekę, i te wszystkie tam ekstrasy, i przyjemności, i zabawę, i rozrywkę, i pieniądze. Taką maskotką może być tylko przez jakiś czas. Jak ta chemia hormonalna, to tam do półtora roku, do trzech się kończy. No i te związki wtedy też zwykle zaczynają szwankować. No bo tak jak mówisz w jedną stronę, że ona nie będzie dla niego przyjaciółką i nie będzie dla niego wsparciem, to chyba tak samo jest w drugą. On oczywiście pamięta te problemy, które przeżywał mając 20 lat, ale może niekoniecznie z tej perspektywy 40-latka one są dla niego ważne. Tak. Mogą być błahe, może trochę tak. On właśnie... może ją trochę za jakiś czas traktować jak głupią, wiesz, że coś takie niedojrzałe. No wiesz, marginalizować te problemy. Marginalizować. Nie coś, co dla niej będzie kwestią życia i śmierci, no dla niego będzie głupotką taką. Tak, i za jakiś czas on przestaje szanować ją, a ona przestaje czuć, że on ją wspiera, no i to się gdzieś rozmywa, wiesz. I ci mężowie, co odeszli od swoich żon równolatek, często żałują tych decyzji, kiedy ożenili się z kochanką ponownie młodą. Bywa, że nic z tego dobrego nie wychodzi na długie lata. No oczywiście mówimy tutaj, tak generalizujemy, bo oczywiście są wyjątki od tych reguł i bardzo no, często tak, zdarza się tak, że są te szczęśliwe pary, nawet z tak dużą różnicą wieku, nawet w tę stronę. A taki kawałek zazdrości? On się pojawia w tych związkach? Właśnie te związki właśnie z tą dużą różnicą wieku rodzą takie rzeczy jak niezdrowa zależność i zaborczość. Niezdrowa zależność to ona, a on zaborczość zazwyczaj. Czyli dłużej to trwa, wiesz, to ona się trochę wiesza na nim jak na tacie, ze wszystkim. Jakby jej nie może wystartować finansowo, bo on jej zawsze pierwszy da, czy tam załatwi. Czy one się stają takie coraz bardziej niezaradne, zależne. Nie potrafią się tej samodzielności, nie? Nie, tak. A on właściwie tylko to umie dawać, że tam daje te ekonomiczne i te rzeczy. Te niezdrowe zależności, że one jakby nie dorośleją przy tych mężczyznach. A mężczyzna z kolei może stawać się coraz bardziej zaborczy, no bo utrzymać taką młodą kobietę to na dłuższą metę trudno, bo on się coraz tam musi starać, a efektów z tego specjalnie nie ma. A ona zaczyna się prędzej czy później rozglądać za tym młodszym ciałem, czy za swoimi równolatkami, za swoimi wartościami. Wiesz, i może być tak, że on nie chce jej puścić, jest zaborczy, kontroluje. I dramaty z tego są, nie? Czasami bardzo duże. No ale mówimy tutaj o tej takiej dużej różnicy wieku, w takim, można powiedzieć, momencie życia każdego z tej dwójki, która jest przepaścią, ale czy na przykład te rzeczy zmieniają się i te problemy, czy te zależności, one ulegają zmianie, jeśli mówimy tutaj o parze na przykład 30 plus 50 plus, to już ma trochę większe szanse na przetrwanie, albo na przykład 40 plus 60 plus. Niewątpliwie jest taka zmienna, która może być na korzyść tych związków, bo jednak powyżej 30
Często kobiety już zaczynają naprawdę dorośleć. Te różnice nie są wtedy już tak gigantyczne i te przepaści mogą się zacierać. Czyli można powiedzieć, że im późniejszy wiek wchodzenia w takie związki z dużą różnicą wieku, tym większa szansa. Mniej zagrożeń na to, że się nie utrzyma ta relacja. Okej, mamy teraz taki związek, o którym mówiłaś, czyli 40 plus 60 plus, czyli jest już nam bliżej do tego, żeby to przetrwało dłuższy czas. Ale jakie mogą być dominujące problemy w takim związku? Wiesz, mężczyzna 60 plus to jest andropauza, a ona jeszcze nie ma menopauzy. I o ile ona wchodzi naprawdę tutaj w apogeum swoich potrzeb seksualnych, bo kobiety koło 40 to naprawdę cudowne ryczące 40, czyli temperamencik kwitnie, a on, no niestety, dopada go tutaj i to już parę ładnych lat, bo to się zaczyna wcześniej niż 60, no andropauza to w głównej mierze problemy z impotencją i to nie jest wesołe dla kobiet w szczycie mocy seksualnej, więc tu na tym tle mogą powstawać tarcia. Czyli nie na tej płaszczyźnie takiej psychicznej, emocjonalnej, tak. Bo tu każdy rozumie swoje problemy tak. W tym wieku już, ale już takie typowo fizyczne. Tak, to mogą być dobre związki właśnie przyjacielskie, ze zrozumieniem i tak dalej, no ale mężczyźni siłą rzeczy w tym wieku, no rok w rok testosteron tu się zmniejszać zaczyna dramatycznie i bywa tak, że te kłopoty w sypialni dzielą pary od tych różnic w wieku bardzo. Chyba, że to jest idealny przepis na szczęśliwy związek takiego mężczyzny z kobietą, która ma bardzo niskie libido. O, i to by było świetne rozwiązanie, tak. Dramaty się zaczynają wtedy, jak mamy duży temperament, a on nie daje rady. A on też ma, ale nie może. Nie może, tak? I często się nie chce do tego przyznać, tam się oddala emocjonalnie albo w jakieś tam swoje hobby, a wiesz, faceci mają trudności, żeby wprost mówić o tym, że nie mogą. Często to ukrywają właśnie, przez to, że się nie zbliżają do tych kobiet, żeby nie wyszło na jaw, że mają problemy z potencją. To jest faktycznie szybki i łatwy przepis na katastrofę i rozpad jakiegokolwiek związku, bo taki facet, który co, nie zbliża się do kobiety, no to jest taki jednoznaczny sygnał, że on w ogóle nie jest nią zainteresowany, tak, albo że ma inną laskę. Tak, to jest znak zapytania dla niej, więc ona zaczyna się denerwować i snuć różne przypuszczenia, zazwyczaj nigdy nie takie, jak tam prawda stoi, nie? Kobiety zawsze się domyślają przeciwko sobie. Tak, czyli zawsze tworzą te czarne scenariusze, nie raczej nie myślą. Chociaż z jednej strony tak, tworzą czarne scenariusze, z drugiej strony wymyślają 1 500 000 usprawiedliwień dla tego mężczyzny czasem. To zależy chyba, jaka jest faza, co? No to są kobiece iluzje, na plus i na minus. Tu jest czarnowictwo, a tam lukrowanie. Zamiast się spytać. Zamiast po prostu zapytać się, jak jest. Myślę, że ten problem taki łóżkowy i seksualny to jest chyba też problem tych par 30 plus 50 plus, bo tu już też powoli się u faceta może zacząć, a kobieta też w tym wieku jakby jest w szczycie. Mówisz kobiety 30, tak, w szczycie formy. Problemy u mężczyzn zaczynają się tak, koło 50-tki, związane z tym okresem ich przekwitania, który do tej pory całkiem był tabu, nie? Mówiło się o menopauzie babskiej, a teraz o tej andropauzie jednak sporo się mówi. I to nie jest tylko, wiesz, to nie są kłopoty z potencją, ale też tak jak u kobiet, wahania nastroju. Wybuchy, gorąca? Wybuchy gorąca u nich rzadziej, ale właśnie zakłócenia nastroju, depresje też są związane z tymi wahaniami hormonalnymi, tycie. Powiedz mi, Wiola, kolejny taki fragment takiego związku, późne tacierzyństwo. Mężczyzna jednak do końca swoich dni właściwie może być ojcem. Tak. Jakby wybierając młodszą partnerkę, no musi liczyć się z tym, że ona akurat może chcieć te dzieci, bo ona w takim wieku jakby jest. I to, że on już ma swoje dorosłe, tam 20-letnie właśnie, czy już 20 plus, obojętnie o którym układzie tutaj mówimy, no to jakby najpierw pojawia się temat dzieci. Też kolejny powód do rozstania? No bywa, wiesz. One chcą się spełnić jako matki, a dla niego często nie jest to wcale atrakcyjne. Jak już odchował swoje dzieci, to chciałby sobie pożyć. Nie? Bywa tak, że to wcale nie jest dla niego atrakcyjna wizja życia, jak wie, że będzie musiał znów wchodzić w te pieluchy. Że zdobycz była fajna i miła, jak nie chciała nic więcej, tylko być ładna. Już ludzie się rozstają z różnych powodów. Wtedy się okazuje, co tak naprawdę ich łączyło. Jak facetem rządziła namiętność, a nie miłość, to się obrazi na dziewczynę, która chce mieć z nim dziecko i odejdzie sobie do innej, szukać innej zdobyczy, która chce być tylko ładna i pachnieć. A już jak dojdzie do tego, że on się zgodzi na to dziecko, to taki tatuś bardzo dojrzały, z czym się wiąże, jeśli chodzi o to dziecko dorastające? Ja sobie myślę, że mężczyzna, który traci siły witalne i niespecjalnie dba o swoją kondycję, bo to nieliczni tylko potrafią przy 50 naprawdę być fit,
No to jak na niego się tutaj zwalą obowiązki tacierzyńskie, to o ile to jest dziewczynka, to łatwiej się starszym tatusiom opiekować dziewczynkami. I znam wiele takich fajnych historii, że dziewczynki takich starszych tatusiów dostały wiele miłości i uwagi, której by nie dostały nigdy od młodszego mężczyzny. Oni mają, starsi mężczyźni, więcej czułości i się dobrze nadają na tatusiów dziewczynek. Wtedy te córeczki są takie córeczki tatusiów, wychowane na księżniczki i one naprawdę mają świetnie w dorosłym życiu, bo trafiają później na fantastycznych facetów. Bo on nie musi inwestować tyle tej fizycznej energii, a ma tą właśnie te estrogeny już, bo mu się na stare lata rzucają, że łatwiej im być tymi czułymi tatusiami dziewczynek. Natomiast do chłopców mają wtedy mniej energii i też mniej tego serca, no bo chłopiec jest wulkanem zazwyczaj i mnóstwo energii fizycznej potrzebuje tego ojca. Trzeba iść na piłkę, trzeba iść na basen, trzeba nauczyć jeździć na łyżwach. Dużo rzeczy nauczyć tych wymagających energii fizycznej. A on może nie mieć już takiej kondycji i na przykład on by go poprzytulał. Tak, on by go chętnie poprzytulał. Tak, więc ci chłopcy często bywają mali zaniedbani przez tych ojców, że oni nie mają siły zwyczajnie walić w tą piłkę. No ale jak mówię, promujemy zdrowy styl życia i wierzymy, że mężczyźni koło 50 dzisiaj coraz częściej są zainteresowani zdrowym stylem życia, co widać wyraźnie, że tak, że ten trend jednak idzie w tym kierunku. Mówiłaś o tym, że taki związek na przykład oparty na tej różnicy wieku, czyli facet 40+, laska 20+, może wynikać z tego, że on właśnie przeżywa ten swój kryzys wieku średniego, chce sobie wywalić to życie do góry nogami i spróbować czegoś nowego. No ale z czego jeszcze? Bo to chyba nie może być jedyny powód do tego, żeby taki związek. Są zawsze jakieś takie predyspozycje psychologiczne, czyli uwarunkowania, które nam każą robić pewne określone rzeczy w relacjach. I tak sobie myślę, że w takich związkach to ona, ta młoda dziewczyna, ma za sobą jakby na bakier stosunki ze swoim ojcem, czyli na bakier z figurą ojca. Czyli może być tak, że ona w dzieciństwie albo tego ojca nie miała takiego tyle, ile chciała, albo on nie był taki kochający, albo był przemocowy. I ona ma takie deficyty bycia ważną i zaopiekowaną. Na tyle duże deficyty, że w partnerze będzie chciała upatrywać ojca. I dla niej taki starszy mężczyzna może być tym substytutem ojca. No i wtedy to jest niezdrowe też, nie? No bo partnerzy nie są po to, żeby być ojcami, ale ona przez ten głód, swój deficyt ojca będzie chciała od niego otrzymywać te jakości, które powinien dawać ojciec. I będzie to mylić z miłością. Będzie to mylić z miłością i będzie chcieć od niego tych rzeczy, które go w finale będą przemęczać, bo faceci nie chcą być ojcami. Ona będzie chciała od niego tej i opieki, i finansowej, i emocjonalnej, a przecież mężczyźni nie umieją dawać opieki emocjonalnej partnerkom, nie? To ojcowie tak. Więc to takie będzie pomylone, nie? Czyli że ona będzie miała, jakby chciała otrzymać to, czego on nie będzie na dłuższą metę mógł dawać. A on zwykle może być na bakier z kolei swoją matką. Taki mężczyzna, który nie dostał za dużo od matki. Miłości, uznania, opieki i on jakby wchodzi w tą rolę opiekuna, czyli tak jakby myślał, że musi ciągle zasłużyć dając swojej matce, czyli tej partnerce młodszej, tak? Żeby ona go chciała, kochała, czyli wyłazić ze skóry dla swojej mamusi, w cudzysłowie, tak? Czyli zgadzać się na tę rolę nadmiernie obciążającego, bo w przyszłości był też niedokochanym dzieckiem swojej matki, nie? I to takie właśnie może być, że jak oni się z tymi swoimi deficytami spotkają, to ten związek ma sens tylko przez jakiś czas, że on jest po lekcje jakieś życiowe, a nie po harmonijny rozwój osób przy sobie. Po to chociażby, że może tak być, że właśnie ta jedna czy druga osoba zacznie sobie zadawać to pytanie, dlaczego ten związek tak naprawdę zaczęli. Że może tu nie chodziło o tą burzę, też właśnie o tą chemię, że laska jest taka śliczna, a facet jest taki przystojny. Że to się pod stołem rozgrywa inny ten poziom deficytów podświadomych, które się za jakiś czas później ujawniają, jak ta chemia mija, nie? Siłą rzeczy musi minąć fizyczna. A powiedz mi, konflikt na linii dorosłe dzieci i przyszła żona. To jest takie obciążające życiowo, jeśli dorosłe dzieci tego mężczyzny nie chcą mieć kontaktu z tą swoją, w cudzysłowie, macochą, to może utruć życie, może utruć związek? To bardzo częsta zmienna jest, którą jest konfliktogenna. Ale zauważyłam, że bardziej statystycznie kobiety potrafią zrezygnować z partnerów z powodu tego, że dzieci ich nie akceptują, tych partnerów, niż mężczyźni. Że mężczyzna rzadziej potraktuje niechęć swoich dzieci jako przeszkodę do połączenia się z młodszą partnerką. Czyli pogodzi się z tym, że nie będzie miał na przykład albo dobrego kontaktu ze swoimi dziećmi. Ja tylko mówię statystycznie, że jakby patrząc na to, jak ta psychika jest zrobiona, że kobiety częściej idą za dziećmi, a mężczyźni bywa, że częściej idą za partnerkami. I że akurat w tym kierunku tutaj bym nie widziała specjalnie dużych zagrożeń.
Czyli, taka jest męskość. Mhm. Czyli później wyprawienie świąt Bożego Narodzenia i siedzenie przy jednym wspólnym stole, tata 50 plus jego o 20 lat młodsza partnerka i dorosłe już dzieci, może być, to mogą być bardzo trudne święta. Nie generalizujmy, bo bywa tak, że ludzie w rodzinach się dogadują i to zależy tylko od charakteru. Nie? My tu natomiast mówimy o jakichś statystykach, ale ja bym tu nie promowała, że to będzie jakiś trend, że musi być trudno. No tak, bo to też zależy od tego, jaką wolą gdzieś tam wykażą się dzieci. Jak będą widzieć, że tata akurat jest szczęśliwy i kwitnie. Tak, jakie on relacje zbudował w ogóle z tymi dziećmi do tej pory, zanim się nie rozstał z ich matką, to takie to będzie procentowało później, jak te dzieci będą reagowały pewnie na tą nową młodą partnerkę. Że to nigdy nie jest zresztą łatwo, bo rodziny patchworkowe zawsze są trudne, ale to jaki stopień dramatu to będzie, to zależy od bardzo wielu zmiennych, nie? Między innymi od tego właśnie, jak on budował te relacje z tymi dziećmi za młodu. Tak sobie myślę, że to musi być też trudne dla faceta, na przykład jeśli idzie do knajpy ze swoją kobietą, partnerką, a na przykład ktoś tam się pyta, a pana córka? Mhm. Nie? Albo jak idzie do parku ze swoim dzieckiem, a ktoś tam mówi dziadek coś tam. Co tu się dzieje w tej głowie, powiedz mi? No, to boli? Jest takie piękne faux pas zawsze, to typowo polskie, to się często, ale nie tylko, bo widzę w komediach tych różnych też ten wątek występuje. Kiedyś to było bardziej wstrząsające dla tych osób, które były tak nazywane czy przezywane. Zostać nazwanym dziadkiem swojego dziecka to chyba musi boleć, co? Nie, facetów zawsze boli bardziej etykietkowanie, według mnie. Zwłaszcza tam, gdzie chodzi o chwałę męską. Dziadek to zawsze gorzej niż tatuś albo partner albo kochanek, nie? Mhm. Mężczyźni zawsze chcą być tylko kochankami. Ale pytasz mnie, jak to boli mężczyzn? Mhm. No tyle boli, ile ten mężczyzna jest wewnętrznie zbudowany silnie jako mężczyzna. Że im bardziej to jest wydmuszka mężczyzny, taka wewnętrzna, tym bardziej go zaboli jakaś etykietka. Że jak mężczyzna nie jest stabilny w swojej męskości, takiej psychicznej, wewnętrznej, to go będą bardzo bolały wszelkie krytyki, nie wiem, jakieś opomyłki językowe. Natomiast mężczyzna zbudowany wewnętrznie uśmiechnie się do tego i powie, cóż, nieprawda. Nieprawda, tak. Że zawsze, wiesz, poziom zranienia zależy od poczucia własnej wartości, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Ale jednak z takich trudniejszych tematów i wątków tej sytuacji, tej sprawy, no to jest taka, że takie tacierzyństwo w późnym wieku, no jednak dopuszcza, powinno dopuszczać taką myśl, że akurat wnuków może nie dożyć, może nie dożyć swoich wnuków z tego związku. To trafiamy na bardzo tutaj grząski grunt, co kogo dołuje i co komu odbiera energię i siły. Już ludzie się boją różnych rzeczy. Boją się przemijania i boją się śmierci i tego, że nie zobaczą swoich wnuków. Ale o tym musi być chyba w innym odcinku, bo to jest ciężki kaliber, wiesz? I długi. Tak samo jak w kolejnym odcinku, albo w którymś z kolejnych, bo teraz rozmawiamy o tym układzie, że jest starszy mężczyzna, młodsza kobieta. Ale innym wątkiem tej różnicy wieku będzie to, kiedy to kobieta jest starsza od mężczyzny, bo takie związki też się zdarzają. Także na ten temat też porozmawiamy w zupełnie innym odcinku, bo to też jest temat rzeka. Czyli na temat tego drugiego układu starsza kobieta, młodszy mężczyzna porozmawiamy w kolejnym odcinku, na który serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy, jak zwykle. Do usłyszenia za tydzień. W piątek. A słuchacie podcastu Przypadki Miłosne. I słuchacie pewnie cały tydzień. Tak, i mamy nadzieję, że polecacie też innym nas, bo im więcej osób nas usłyszy, tym będzie ciekawiej. Okej, do usłyszenia w takim razie za tydzień. Trzymajcie się, hej.